królewska moczty w tym grudnie to coś okropnego, to nie na moją kondycję, to są straszne warunki. Jakże ja się tu odnajdziemy, jak my się tu odnajdziemy, najjaśniejszy panie? Chyba nie będziemy musieli. Właśnie przeczytam to, co mi nagryzmolono. Jak w ten Repnin pisze, nie mogę tych bukiew rozczytać. A to nie przeszkadza? Oj, trudna to chwila dla nas. Jednakowoż konieczna. Nie szukając w ciągu królowania naszego innych korzyści lub zamiarów, jak stać się użytecznym ojczyźnie naszej, byliśmy także tegoż zdania, iż opuścić należy tron w okolicznościach, których zrozumieliśmy, że oddalenie nasze przełoży się na powiększenie szczęścia współziomków naszych lub przynajmniej umniejszy ich nieszczęścia. Przekonani teraz, iż pieczołowitość nasza na nic się ojczyźnie naszej nie przyda, kiedy nieszczęśliwie zdarzona w nim insurekcja pogrążyła ją w stan teraźniejszy, stan zniszczenia, i rozważywszy, że środki względem przyszłego losu Polski konieczne potrzeby z powodu naglących okoliczności od najjaśniejszej imperatorowej Wszechrusji, Gerwazy, chciałeś czegoś? Innych co, są... abdykacja, wasza kreskowość? Owszem, abdykacja. I innych sąsiednich mocarstw przedsięwzięte jedynymi są do przywrócenia pokoju i spokojności współobywatelom naszem, których dobro zawsze było najmilszym przedmiotem starań naszych. Postanowiliśmy przeto z przywiązania do spokojności publicznej oświadczać, tak jako też niniejszym aktem najuroczyściej ogłaszamy, że wolne i z własnej woli wyrzekamy się bez ekscepcji wszelkich praw naszych do korony polskiej, do Wielkiego Księstwa Litewskiego i innych należących do nim krajów, by też, jako też znajdujących się w nich posesji przynależności, akt ten uroczysty abdykacji korony i rządu Polski w ręce najjaśniejszej imperatorowej Wszechrosji składamy dobrowolnie i z tą rzetelnością, która postępowaniem naszym w całym życiu kierowała. Zstępując z tronu, dopełniamy ostatniego obowiązku królewskiej godności, zaklinając najjaśniejszą imperatorową, ażeby macierzyńską swą dobroczynność na tych rozciągnęła, których królem byliśmy. I to wielkości jej duszy działanie wszelkim swym sprzymierzeńcom udzieliła. Akt niniejszy do większego waloru podpisaliśmy i pieczeń nań naszą wycisnąć rozkazujemy. A działo się to w Grodnie dnia 25 listopada roku 32 panowania naszego, Stanisław August Król. Gerwazy, jak sądzisz? Tak, wasza kreskomość? Myśmy tego nie napisali, tylko Repnin, książę, tak, tak. Czy to pasuje do naszej godności, takie akta odczytywać? Tyleż lat, tyleż wspomnień, tyleż dzieł uczynionych słusznie lub niesłusznie. Jak oceniasz? Ile obrazów zakupionych. Och tak, żal mi tego, cośmy wywieźli i tego, cośmy nie wywieźli. Tyleż wspomnień, tyleż aktów. Tak wiele rzeczy nie udało nam się uczynić. Jak historia nasz Gerwazy rozpatrzy, jak sądzisz? To nawet porządnej ściel nie ma, wasza królewska mość. A ty o tem jeno. Wiesz co, Gerwazunio? Przynieś mi wina. Dużo wina. Wody, wasza królewska mość? Wina! Przynieś mi wina. Nie pytaj o nic. Przynieś mi wina. Nawet nie wiem, czy mamy, wasza królewska mość. Wasza królewska mość nigdy wina nie chciał. Rusty wszystkiego nie wychlali. Na pewno coś zostało. Oj, myślę, że wychlali, ale coś może znajdziemy. Och, rozbolała mnie głowa. Muszę się napić, bo słowa te nie przejdą przez me gardło na trzeźwo.